Powiększyło się Śląskie Centrum Chorób Serca. Placówka ma teraz do zaoferowania jeszcze więcej niż do tej pory. Bez względu na to, w jakim wieku jest pacjent, czy to jest maluszek, który właśnie się urodził, czy to jest nasza prababcia, to w tym szpitalu mamy możliwości, żeby ludziom w każdym wieku i z każdą chorobą układu sercowo-naczyniowego pomagać. Dzięki temu, że wyposażenie tego szpitala, i ja tu się nie boję tego ukrywać, jest na poziomie światowym. W nowym budynku A+, który zastąpił już wysłużony budynek A, znalazły się m.in. oddziały kardiologii, chorób cywilizacyjnych i mechanicznego wspomagania krążenia oraz izba przyjęć. Obiekt jest połączony z budynkami B i C. To 6 sal hemodynamicznych, 3 sale dedykowane elektrofizjologii. To zaplecze diagnostyczne, wspaniałe zaplecze laboratoryjne. Otwarcie tego budynku umożliwiło przeorganizowanie całego szpitala. Dzisiejsze uroczyste otwarcie to również moment podpisania ważnej umowy. Zabrzańska placówka zmieniła właściciela. Nie będzie jego właścicielem minister zdrowia rezydujący w Warszawie, tylko Śląski Uniwersytet Medyczny. I jestem przekonany, i to też jest wynik naszej blisko półrocznej współpracy w tym zakresie, żeby doprowadzić właśnie do tego formalnego punktu, w którym jesteśmy, że na pewno szpital, na pewno centrum trafia w dobre ręce. Zmiana właściciela ma być nieodczuwalna przez pacjentów, za to ma wzmocnić zaplecze naukowe szpitala. O to nam chodzi, żeby świadczenia, które dajemy naszym pacjentom, były na najwyższym poziomie, tak jak do tej pory. A my po prostu będziemy starali się jeszcze wspomagać procesy innowacyjne, też wspomagać procesy kształcenia. Powiedzmy, to jest taka kropka nad i, bo od lat jednak w Śląskim Centrum Chorób Serca były prowadzone zajęcia dla studentów. Przy okazji dzisiejszej uroczystości w holu nowego budynku odsłonięto też popiersia pionierów tej prestiżowej placówki. Profesora Zembali, profesora Pasyka, profesora religii i dr Goldstein.